expect the Gauls to welcome him when he arrives. I suppose he will bring with him an army of elephants. I dare say that would be quite a feat, even for the great Hannibal Barker. Cześć, z tej strony ja, Gaspi119. Witam was w kolejnym odcinku, nagrywanym od razu po poprzednim, bo jest późno w nocy. Rzymskie wojska plądrują nam Sardynię, buntownicy sardyńscy atakują naszych ludzi. Mamy uszczuplone siły z powodu niedoboru jedzenia, a wróg no, jednak jest doświadczony, nie wiadomo skąd, ale no, taka sama armia jak poprzednio, postaramy się jakoś tutaj wygrać to. Pewnie to przegramy. Wrócimy ziemię do buntowników, ale no jednak bez porażki, bez goryczy porażki nie ma, o kurde, przepraszam, potem zwycięstwa, więc zobaczymy jak on będzie, zobaczymy jak plat wygląda chujowo, to będzie pinda. Mamy słonie, on też ma słonie, ale zobaczymy jak to będzie, może gdzieś się ufortyfikujemy na dróżce jakiejś. Mogą mieć tylko jedną drabinę chyba w sumie, nie? Może się uda ją jakoś... Co, mamy upadek Kartaginy niestety? Kurwa, no co jest? Ludzie! O, tak nie może być! Tak nie może być! Tak nie może być! Dobra, jak wygląda mapa? Pokażcie mi mapę, od razu. Gdzie oni są? Mam jedną drabinę, mam jedną drabinę. I zdowato wygląda ta mapa. Możemy się kopać na tych dróż, tutaj na drodze. Na tej drodze. Albo tutaj. Tutaj. I tutaj. Myślę, że tak byłoby lepiej, tu i tu. Ale, zanim tak zrobimy, to bym potrzebował tak. Oddział tutaj. Dwa oddziały tutaj. Szeroko, falanga. No to chciałem wracać tutaj na pozycję. Szeroko sumować. Tako. We await your orders. Ready. Servants of Balhamon. Dobra. Tutaj. Tu bym chciał ustawić drugą, żeby mogły stranować ich z tej strony. Czyli tu ustawię słonie. I tu bym chciał ustawić tak. Najemników. Piechota libijska za wami. I piechota libijska na murze. Tutaj. Hold position! Procarze. Onward! Battle ready! Guard! Javelin men! Jeszcze plebs. Guard ready! Stay alert! Teraz tak, wy tu z tyłu. Co my tutaj? Okej, to musi wystarczyć. I te... To jest tak, barykada jedna tutaj. Nie mogli przejść nic z tej do tej strony. Tu. Tu. Teraz tak, barykady jeszcze jedną trzeba dać tutaj. I tak naprawdę w sumie powiem wam, że w bramie chciałbym ich zatrzymać jak najdłużej. Chyba, że... Uważam inny pomysł, bo on będzie atakował mur i bramę. O, w takim razie ustawimy tak. 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 Pomysł ustawimy oczywiście w ten sposób, żeby nie mogli się uzupełniać. Tak.
zrobimy inaczej. Zrobimy stejki w ten sposób. Tak. I do tego liczę doły tu oraz tutaj. Nie wiem, czy to pomoże, bo wtedy będziemy mogli podejść tymi ludźmi. Tak o. Albo procarzami ostrzywać z murów. A dobra. Postaram się tak jak chciałem, żeby... A w sumie główny uderzeń sobie tutaj pójdzie, to może by się wyjść tutaj. To zobaczymy. Bo jeżeli nie będą bić się u góry całą armią, to... Jeszcze są doborowe oddziały, też nie mam doborowych oddziałów. To w porównaniu... Jeszcze 3 mele ataku macie, a ci 24. Okej. On będzie tutaj gdzieś drabinę miał. W sumie wy będziecie podejść tutaj. I tak naprawdę, że możecie podejść tu, a wy możecie podejść tutaj. Okej. Tu trzeba się ruszać. Obrzucać, jak możecie tylko, jak mocno możecie. I bardzo spowalnia wtedy, jak jest na dobrym szyku. Pięknie. Z drugiej strony byłby lepszy efekt, ale możemy narzekać. W sumie... Czekajcie, jakby to mogło wyglądać? Teraz tak. On będzie palił bramę na pewno. Brama nie jest zagrożona z powodu... Jest zagrożona z powodu... Możemy zrobić tak. Pewnie też nie zamierzam siedzieć cały czas w jednym miejscu. Możemy przebiec w tą stronę, czyli tutaj tak po sobie. Włożysz falangę na pierwsze. Przebiec tak o. Potem tak o. Jest samo walki. Przebiec... Kurwa, nie tak. Od wilcze doły wejdziemy. Jeszcze nasze. A tędy nie wejdziemy, czyli tak. Idzie tu. Potem tu. I wy tak, próbujecie się tutaj. Tak. Potem tu. Tu. Próbujecie się tak. Potem tu. Potem tu. Próbujecie się tak. Potem tu. I tu. Zobaczymy, jak to wali. Tam jeszcze statki.
at your command. O, pięknie się ustawili w tym momencie. Orders, my lord! Double time! What are your orders? Javelin men! Advance at speed! Balhamun guards us! We await your orders! Nie bij bramy, człowieku! Dobra, to tak. Rzucajcie ich póki możecie, ile możecie. I teraz padną chyba, mi się wydaje. Jak się to im pomożemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Wycofnąć się w ramę. Drabina teraz spłonie też. Jeżeli drabina spłonie, to zostaje tylko brama. Wrzucać ich tutaj. Okej. Okay. To kurwa płonie cały czas. Okej. Wybić to. Dobra. Ich tam obrzucać cały czas. Ja chcę tak. Zejście z murów jest tylko tutaj. Cofnąć się. Kurwa, falangę włączają, serio? Rzucać tam. Okej, to ta drabina płonie. Coraz bardziej. Okej. Jest szansa, że to spłonie i będą musieli się przez ramę przeciskać. Oddział piechotki bliski na górze. Z tej strony. Biegaj do góry. Aha, bo my tutaj otworzyliśmy jednak te doły. Tutaj będąc. Aj, dobrze, że chociaż piechota to zrobiła. Jednak blokujemy ich na murach, dobra. Od was bym potrzebował tego, żeby ustawić się tu. Oddziały najemnicze tutaj. Do ataku.
Weźcie, zbiegnijcie. Oto biega. To jest. Kurwa, zbagowało mi się jednostki na murach. Nie wiem wtedy, co jest, kurwa, jednostki mi się zbagowały na murach. Co jest, patrzcie, co robią. Aha, wy tak nie macie. Dobra. Javelin men! Double time! Tej było, jakbyście mogli ich odrzucać. Nie, wolę nie. Znaczy, ta drabina spłonęła w sumie. Więc na razie chcę poprzeć tylu, ile mogę. Co zaraz spłonie. Śmieszmy to. O ile jednostki ogarną. Bo ona płonie. Strzelaj tutaj. Miesiąc 6, 8, no jeszcze jeden strzał. Jedna felerna strzała ognista tutaj. To będzie atak na bramę. Kurwa, dobra. Płonęła. Jest! Płonie. Dobra. Puść tam na murach. Pizdy. Ale potrzebuję tu piechoty. Góry biegać, kurwa, debile. Dobra, tu się udaje. Do ataku. Tu siedzą, generała potrzebuje bliżej. Podbiegnij tu słoniami. Trzeba strzelać chyba do nich, do góry. Nie to chciałem.
Okej, okay, dajemy radę. No i tutaj już panikują lekko. Czy będzie tutaj piechoty? Na murach dajemy radę, przyspieszmy czas. Puszczę im. Inspiracja, wbijamy im się tak naprawdę dwie flanki. Tu uciekają do przodu. Ej, może ich wybiją, zanim oni w ogóle bramę spalą. A nie, przyjedą kolejni. A wy możecie obrzucać ich tą górę. Tam się właśnie amunicja skończyła, szkoda. Dobra, wybijać. Nie, kurwa, nie rzucać. Dobra. I teraz odrzucać. Słonie. Dobra. Tych dobijamy. Bo piechotę mogę przyciągnąć tutaj. Generała. Gdzieś tu. Wy na dół. Ty tam. Dobra, uciekają. Zajebiście, udało się. Ej, to była ciężka bitwa. To była stresująca bitwa. Jak ciężka, no patrz ile zabili ci. No, sporo zrobili.
Ta piechota libijska jest kurtą piechotą kartagińską, więc ona musi robić dużo. Dobra. Bitwa się udała, co jedynie faktu, że mamy dalej teraz pojebaną sytuację, nie dość, że żywieniową w kraju. Co nie powinno być z powodu tego, że Kartagina słynęła z handlu. Oraz sytuację militarną pojebaną, bo Rzym nas zalewa legionami tutaj, to można zatrzymać. Zabić jeńców. Okej. I raz słyszę, że chyba mnie nie obchodzi. Są dwa legiony. Mam flotę. Mogę zapaść ten legion. Jakiś najemników? Nie ma najemników. A są tutaj najemnicy gdzieś? Czekajcie. Ty mogę wypłynąć. A jak wypłynę, gdzie są jakieś najemnicy? Tu nie ma. A na tym terenie? Co? W takim razie skoro wy tutaj zaraz mam 12 okrętów, ty masz tutaj 20 transportowych dobrego legionu, tak, co tutaj wylądowało na Sycylii? Legion 6 Herkulia, Duro Principes, Triari, Hoplici, Kawaleria, Pry, Hastati, dobra, taki mieszaniec. I tutaj podobne coś. Ten dobry legion wylądował na Sardynii, niestety. Moja armia musi się tu odnowić. Będę werbował nowych ludzi, tutaj trzeba trzymać ten garnizon cały czas na imieniu, niestety. I tu rozgromimy. Na automacie gra nie ogarnia, ale my ich rozwalimy tutaj totalnie. Więc ja się, moi drodzy, będę z wami żegnał. Zobaczymy się w kwestii następnego odcinka. Raje, cześci, do widzenia.